Hej, kochani, kochani, witam z kanału Światrox i dzisiaj zapraszam was na kolejnego vloga bez sensu. Mamy mój mini poniedziałek, godzina 10:09. W sumie to jeszcze nie wiem, co dzisiaj będę robić, ale mogę wam pokazać mój piękny outfit, bo... Po co? Nie wiem, na pewno powinno iść do Biedronki, dlatego że w sumie to mi się nudzi. I postanowiłam się pójść, więc ogólnie to jest się robi moja cudowna babka. Mam taką piękną bluzkę, takie piękne spodnie. Jakieś trzy rozmiary za duże, bo one były już bagi, ale postanowiłam, że nie przeczytałam tego, że one już są bagi, tylko wzięłam... Jakby wzięłam bagi spodnie w bagi rozmiarze i są podwójnie bagi, więc no... Bez paska być nie mogą. Zostawmy to w ten sposób. Piękna bluzka. I do tego w sumie nic. Ostatnio popsuł mi się mój ulubiony naszyjnik i to tak mi się po prostu przykro jest teraz, że nie wiem, ja go naprawdę lubiłam, wiecie, to był mój ulubiony naszyjnik i nie wiem nawet jak to się stało, ja po prostu go sobie założyłam i nagle go nie było. W sensie jakby chciałam go przekręcić z tyłu naprzód i się porwał. Jakby naprawdę jestem w bardzo dobrym humorze, przed chwilą siedziałam i się śmiałam dosłownie do niczego. Czasem się zastanawiam, czy jakby wszystko dobrze, ale chyba tak. Miejmy taką nadzieję bynajmniej. Więc teraz w sumie znowu oglądam YouTube'a. Jak będę szła do Biedronki, też do was odezwę. A teraz sobie wypiję herbatkę, coś poglądam i idę. Jest tak wcześnie jakby, w sensie pff, już nie jest, ale ja wstałam jakby o jakieś 7 i to jest dla mnie dość wcześnie. Więc nie wiem. Nie wiem, czy się wyspałam. Zobaczę się później, prawda? To jeszcze nie wiadomo, to wszystko przede mną. Jest tak zła pogoda, że aż się nie chce po prostu żyć. Po prostu patrzcie na to. Czy to jest zajączek wielkanocny? Może. Może. Patrz, jaka brzydka po... Nie wiem, bez sensu. Kompletnie bez sensu. Więc widzimy się, jak coś się będzie dziać. Bo ja nagrywam tak długo, że to jest aż jakby takie, nie wiem, dziwne. Stęskniłam się za tym. Ja bardzo lubię nagrywać w ogóle takie właśnie bezsensowne vlogi. To jest po prostu coś, co kocham. Takie w sumie dni z życia, tylko że parodniowe. Mogę wam pokazać moje zwierzątka, bo sobie tak słodko razem śpią. Jak słodko sobie śpią. No on nie śpi. Coś nie wiem, co on robi w sumie. Chyba śpi. Ale słodko. Boże, jacy słodcy. To się szanuje, to moja herbatka piękna. Dobra, nieważne, widzimy się za chwilę. Dobrze, jestem teraz ogólnie w pokoju. Jak możecie zauważyć, zmieniliśmy tutaj background. I stwierdziłam, że pokażę wam, prawda, co nadobyłam przez te 2 tygodnie. Taki mały haul. Slay. Więc pierwszą rzeczą są te piękne klapki. One są w ogóle z Bershki. Mega ładne. Są takie na platformach. Nie wiem, mi się mega podobają. Trudno. Są też mega wygodne, więc fajnie, fajnie. Ale nie wiem, czy też na bardzo gorącą pogodę będą dobre, bo może się okazać, że odparzają i prawda, nie jest to takie przyjemne z nimi łazić. Jest taka możliwość, ale się okaże, tak? Wszystkiego trzeba w życiu wypróbować, jak to mówią. Co jeszcze? Ta bluzka, ona jest w ogóle też nowa, mega się cieszę, mega ładna jest, mi się podoba. I jeszcze jedna, ale jest w praniu. I to chyba tyle. Więc... Co w związku z tym? Teresa była w Tunezji i przywiozła takiego pięknego mi wielbłąda różowego. Boże, przecież to jest piękne. Jakby nikt nie może zmienić mojego zdania. Piękne. Różowy. Dobra, idę do Biedronki. Chciałabym się pochwalić. Pamiętacie, jak parę vlogów temu, dosłownie to było, nie wiem, miesiąc temu, 2 miesiące temu, mówiłam wam, że chciałabym zacząć jakby też wstawiać filmiki na TikToka. Fun fact, właśnie takiego pierwszego w ogóle ze swoją twarzą na TikToka wstawiłam. Taki lip sync, wiecie, tutaj. No. I nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ja się boję wstawiać, że na TikToka mam wrażenie, że tam ludzie są o wiele bardziej tacy do hejtu. Może mi się źle wydaje, nie wiem. YouTube jest jakąś taką bardziej przyjazną platformą. Ale nie wiem, jak chcecie, co sobie idźcie sprawdzić. Ale mam też wiele... Jakby, nie wiem, ja chyba będę bardziej na tego TikToka wstawiać jakby urywki z moich filmów. Że może więcej osób tutaj po prostu zachęcić do przyjścia, a nie tam zostać. Nie wiem, jakby ja nie wiem, nie lubię chyba wstawiać na TikToka. To nie jest taki jakiś mój świat. Lubię oglądać, ale nie lubię wstawiać. A YouTube, proszę, można sobie pogadać, można sobie tutaj poplotkować, można zanalizować życie.
jakieś dramki tutaj. Więc nie wiem, idźcie sobie sprawdzić oczywiście tutaj, bo Jezu, tak się, tyle szukałam dźwięku, do którego nagram, że to jest niesamowite. Ja więc dłużej tego dźwięku szukałam niż nagrywałam to. Więc slay. Wiecie, że jest jakby godzinę później, a ja dalej nie doszłam do tej Biedronki. Ja naprawdę tam muszę już iść, bo to jest żałosne, co ja robię ze swoim życiem w ogóle. Idziemy tam. Dobrze, moi kochani, więc byłam ogólnie nie w Biedronce, tylko w takim mini centrum handlowym. Świetnie, świetnie w sumie w życiu się udało. Dlatego właśnie wyglądam teraz jak spocony szczur, bo nim jestem, jest strasznie gorąco na zewnątrz, a ja sobie jeszcze wzięłam bluzę w ogóle. Co ja myślałam? Mogę wam to tylko mój kotek, coś. Mogę wam pokazać, co kupiłam w Rossmanie, bo tam kupiłam dość sporo rzeczy. Dość sporo. Wszystkiego skincare. Stwierdziłam, że sobie zrobię taki self-care night. I kupiłam sobie takie cery, różne rzeczy. Więc tak. Mamy tak, to kosztowało 2 złote, kochani, więc po prostu wzięłam, to pewnie nie działa. Na kim to jest? Jakaś maska do ust. Slay. Następnie mamy płatki po to oczy. Też musiały oczywiście być, bo tutaj mamy wory pewnego rodzaju. Maseczka w kształcie. Maseczka. Maska w płachcie. Lew. Więc jako iż moja miłość do lwów jest wielka, to wziąłam lwa. Będę lwem. Jakbym już nie była. I takie na nos, bo chciałabym sobie użyć, bo czemu by nie? W sumie nie mam uzasadnienia do żadnych z tych rzeczy, ale po prostu kocham takie pierdółki, więc tak kupiłam. Teraz powróciłam, więc muszę trochę odpocząć. Naprawdę nie wiedziałam, że jest tak gorąco. Co jest nie tak? Co jest, czy ktoś... Naprawdę. Strasznie gorąco jest na dworzu i to nie jest fajnie. Więc sobie znowu pokonam jakiegoś YouTube'a i... Znowu się do was odwiedzę, jak coś się będzie dziać. Okej, moi kochani, mamy następny dzień, 22, kochani. W sensie... Wtorek, Jezu, zapomniałam. W czwórek chciałam powiedzieć. Wtorek, 22, Tutaj już zapominanie słów, prawda, wchodzi pomału na regiony. Natomiast teraz postanowiłam zrobić... Biegłam tu, zmęczyłam się. Postanowiłam zrobić potężny skincare night, więc spędzicie po prostu ze mną. Pamiętajcie, żeby dbać, prawda, o siebie. To zawsze jakby... We are the main characters of our story, like... Pamiętajcie o tym, ponieważ to jest bardzo ważne. Więc teraz idę się umyć. Idę się umyć, umyję włosy, siebie. I wyjdę. I powrócę do was, więc widzimy się za chwilę, jak się umyję. Witajcie, umyłam się. Umyłam się w jakże niespotykanych okolicznościach. Bardzo, no bardzo. Więc mam jeszcze oczywiście twarz oraz zęby. I nie, Leosiu, to nie jest dobry dzień na wskakiwanie tutaj. Naprawdę oszczędź to dzisiaj sobie. I tutaj, co tu widać? Co to jest? A, okej. Okay. To się nazywa inteligencja, kochani. Dobrze, więc mam tutaj te moje wszystkie rzeczy. I nie wiem sobie, od czego zacząć. Chyba od oczyszczenia, chyba od tego, nie? Się powinno zaczynać. Nose strip. Przeczytajmy. Mam po prostu po polsku. O, sposób użycia. Dokładnie umyj twarz i nos. Nałóż pasek na wilgotny nos. Już, prawda, tutaj zawodzimy. Dobrze, zignorujmy tą część. Okej, czyli tutaj to wszystko nie ma nic napisane, ale no to chyba pierwsze, bo najpierw jest oczyszczenie, potem jest zregenerowanie, tak? A tutaj mamy tą maseczkę i te lips, usta i oczka. Dobra, więc zaczynamy sobie od tych pięknych, tego czegoś. Spróbujmy oczyścić. Ja mam ogólnie dość sporo wągrów na nosie. Normalna rzecz. Więc czekajcie. Otwieramy to. To jest niby jakoś testowane przez dermatologów. Zobaczymy. Zobaczymy. Przy okazji wam może polecę albo nie polecę. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Mamy taki jeden
plaster. I teraz uwaga, żeby to dobrze przykleić. Nie wiem, kiedy ostatnio to robiłam. Takie plastery są naprawdę dość expensive w życiu, jakby są dość naprawdę drogie. Okej, mamy taki plasterek. Czekajcie, w którą to stronę? A wilgotny do nas miał być. Czy te dwie strony wyglądają tak samo, czy ja jestem jakaś dziwna? A nie. Okej, czyli to w tą stronę. Muszę zmoczyć nos, kochanie. Czekajcie, ja mam tutaj taki cudowny psikacz, prawda? Proszę. Wcale nie jest do... moi kochani... Ale zimna woda. Wcale nie jest do kwiatków, nie zwracajmy. W ogóle on jest do moich włosów. Okej. Robimy mój nos wilgotny. Ja w ogóle nie wiem, bo tutaj jakby od... alergii? Mam od dmuchania nosa czerwone, więc taką jakby rankę. Więc zobaczymy. A, bo tu jest napisane nie nakładać na rany. A to jest rana, to jest jakby strupek. Może to mija to. Czekajcie, zobaczmy. Kurczę. Houston, mamy problem. Ty. Ła, 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 włożyłam sobie to do oka. Ej, no a jak to? To tego dzisiaj nie zrobimy, no trudno, zignorujmy to. Więc przechodzimy, prawda, do odżywienia. Tak się to kończy, jak chcę zrobić, proszę sobie tutaj self-care. Czy to będzie, jakby, czy to wyschnie, jak... Nie wiem, zobaczę, może jutro nie wyschnie. Więc dobrze, nie... Moi kochani, znalazłam, że natomiast napis ponętne usta. Myślę, że... Chcę mieć ponętne usta. W ogóle co? Kto wymyślił, żeby napisać ponętne usta? W ogóle chyba z tej nocy nic nie będzie, chyba jednak wszystko będę musiała zrobić rano. Już wam mówię dlaczego. W sensie sobie maseczkę zrobię, ale resztę rzeczy. I może potoczę. Tu mamy jakieś gwiazdki, taki bardziej motyw nocny, prawda? To możemy sobie... Czekajcie, przeczytajmy to. Zdjąć płatek z folii. Jest strasznie świeżo takie instrukcje, naprawdę. Czekajcie. Nie ma napisane. Nie ma napisane, kiedy powinno się używać. Tak właśnie zawsze kończę, jak chcę po prostu zrobić skincare. Tak się zawsze to kończy, dlatego ja po prostu mam to gdzieś. Ja po prostu tego nie robię. I moja skóra tak szczęśliwie jest jakaś zła, w sensie myję twarz, no ale wiecie. I tonik nakładam. Więc dzisiaj zrobimy to. Moja siostra bym powiedziała, że to się używa rano. No i tego plastra nie mogę użyć, bo mam ranę. Tylko to zala tak źle nie wygląda, ale nie będę wam przybierać, bo nie wiem, jak to sieje, no to trochę... To nie jest takie złe, no właśnie, że każdy kiedyś takie miał, ale po prostu, nie wiem, nie będę wam jakby obrzydzać życia. Więc użyję sobie tego, maseczka Isana Lew. Ja mam jakiś... Już to mówiłam przecież, że kocham lwy. Więc otwieramy sobie to. Uwaga, przeczytajmy sposób. Obudź dziką stronę swojej natury. Kolorowo zadrukowana maska w płachcie lew. Natychmiast odżywi twoją skórę. Wegańska formuła w silnym działaniu z ekstraktem owoców egzotycznych z orzecha kokosowego, mango, papai i arbuza. Przyjemnie chłodzi, pozostawiając cerę świeżą i zrewitalizowaną. Gliceryna roślinna zapewnia intensywne nawilżenie i sprawi, że skóra wygląda na wyraźnie gładszą. Skóra staje się intensywnie nawilżona. To jest właśnie to, czego potrzebuję. Pod tolerancję dla skóry, potwierdzona dermatologicznie. No to świetnie, przynajmniej tyle. Przynajmniej mamy świadomość, że prawdopodobnie nic się stanie. Nic się nie stanie z naszą twarzą. Nie, no to jest Isana, oni jakby mają produkty, którym warto ufać i można ufać. Dokładnie umyć i osuszyć twarz. Aha, przecież miałam zmoczyć, ale już chyba wyschła. Rozłożyć maseczkę i nałożyć na twarz. Po upływie co najmniej 10 minut zdjąć włókninę i delikatnie wmasować pozostałości lub wytrzeć chusteczką kosmetyczną. Co to jest chusteczka kosmetyczna, jeśli ktoś mi może powiedzieć? Czy to, jakby chusteczka kosmetyczna to jest zwykła chusteczka, czy są jakieś chusteczki kosmetyczne? A jeśli są chusteczki kosmetyczne, to po co wydawać kasę na chusteczki kosmetyczne? Aż to potem sprawdzę. Jakby XD. Dla wskazówka... Dla osiągnięcia dodatkowego efektu świeżości przechowuj maseczkę w lodówce. No cóż, jak to mówią, trudno. Dobrze, muszę sobie spiąć, zetnę sobie moją cudowną spinką do tyłu włoski. Chociaż są mokre, więc będzie łatwiej w życiu. To sobie łatwo... Mój przydziałek nigdy nie jest równy, mam wrażenie. Jakby trudno.
Co byś tym przejmował? Tak się jak wróci do tej formy. Już próbowałam kiedyś. Zawsze wraca. Dobrze, jednak nie muszę nożyczek, bo w międzyczasie jak gadałam, znalazłam tutaj na dole, że tutaj mamy takie do otwarcia. Jezu, jak to się ciężko otwiera. Ja się boję, że mi za chwilę wyskoczy. Jednak wiecie, użyję tą... tylko może, żebym nic nie przy... żebym nic nie przycięła. Ała, ała, ała. Take all your cry, baby, cry, baby. All your love for your tears, cry, baby. Tears fall to the ground, I just let them drown. Drown. Pozwolę swoim łzom zatonąć w podłodze. Mega, mega sens, Roxana, gratuluję. Dobrze, mamy naszą maseczkę, wygląda zachęcająco. Jest jakby bardzo dużo ma tylko płynów w sobie, więc to dobrze chyba. Z tego co się znam. Ale ładnie pachnie tak czysto. Jakby pachnie czystością, a fajnie. Każdy chyba chce pachnieć czysto, więc... Czy ja wam mówiłam w ogóle do czego to jest maseczka? To jest maseczka, moi mili... Czekajcie... Działanie. No czytałam wam tą całą dzikość. To jest chyba po prostu odżywcza, tak mi się wydaje. Fajnie, obudzę się rano z odżywioną twarzą. Jezu, jak to się ciężko jakby... Zdem. Okej. Okay. Zawsze się boję, że coś pomylę, porwę w takich maseczkach. I teraz uwaga, one są zawsze za duże na mój po prostu ryj. Więc, o Jezu, to się bańka zrobiła, ale słodko. Dobrze. Przepraszam, czemu to jest tak zaplątane? Jeśli mogłabym wiedzieć, jak to jest w ogóle, gdzie... Nie, naprawdę, do takich maseczek to potrzeba innego wymiaru. O, to jest na nos nawet, ty. Że mi dalej ta rana nie przeszkadza, jakby... Nie, naprawdę, za chwilę nie rzucę w okno. Ta maseczka tak mnie już zdenerwowała. Do tego potrzeba jest cierpliwości, moi mili. O, okej. Okay. Mamy naszą piękną maseczkę. Wydaje się jakby taka... Czekajcie, musimy teraz to jakoś ogarnąć. O, zimne! Jakim cudem ja miałam za to do lodówki wstać, przecież to jest zimne. Dobrze, w międzyczasie zabrakło mi pamięci na telefonie, więc musiałam usunąć grę. Tragedia. Ale tak to wygląda i widzimy się za ile? Za ile się widzimy? Czekajcie. Widzimy się, kochani, za 10 minut. Do... Nie, można się uśmiechać, trzeba zachować poważną twarz. Ja mam w ogóle jakiś wąs, ale... O nie, to nie jest wąs, to są jakby... Nosek. Dobrze. Widzimy się. Boże, Boże, wszystko spada. Witam was z powrotem. Mamy 23:16, czyli 10 minut później. Oskamowali mnie, to nie zasło. To jest napisane, moi mili, co się nie zaczęło zasypać, jest dalej tak samo mokre. Jest to jedno napisane, moi mili. Gdzie to było? Czy jestem jakaś, nie wiem, głupia? Przepraszam, gdzie to było? Dobrze, zignorujmy to. Fuuu! Stamtąd wyleciała jakaś woda. W sensie ten... Okej. Okay. Zdejmujemy to. Ja tutaj jestem doinformowana. Więc zdejmujemy tą maseczkę. Przestajemy być lwem. Wow, to było niesamowite. Ten dźwięk po prostu, efekty dźwiękowe. I teoretycznie, moi mili, żeby zużyć cały ten, to serum. Real footage of me. Próbuję być mądra. Wymasowujemy. Jezu, ja to na pewno robię. Dobra, wiecie co, po prostu weźmy to na rękę. Patrzcie, jakie jest serum normalnie. I to by się zmarnowało, nie? To nie byłam na to przygotowana. Może tak skapnie agresywnie, dobrze.
Więc mamy. Jezu, ile go tam jest? Co jest? Okej. Okay. No to tak jakby na całej ręce. Boję się trochę, jak ja stosuję niby, przecież to nie ma sensu. Kto coś takiego kiedyś powiedział mi i jak to mi zostało w głowie i jak ja teraz będę siedzieć z tym serum, będę musiała to zmywać, bo tego tutaj tyle jest, to po prostu się chyba popłaczę. Jezu. Może nie będę całego uszy. To chyba nie było tak, wiecie. Nie wiem, nie chcę użyć piżamki, bo lubię ją. Wiecie co? Póki nie mam tego na twarzy, to po prostu zdejmę ze swoich rąk, bo to się trochę zachowuje jak ten żel aloesowy, że po prostu jest takie, chociaż nie, no żartuję. Się jest kandydat żelem, ale trochę nie. To jest taki, taka nieprzyjemna konsystencja, bo się jeszcze pienik do tego. Gdzie są wszystkie chusteczki, jakich potrzebuję? Nie wiem, wsmarowuję sobie w rękę. I właśnie w tym momencie potrzebna była druga spinka. Nieważne. Smarowywuję sobie to, prawda, w twarz. W tym momencie właśnie twierdzę, że to jest świetny pomysł, żeby iść do łazienki i umyć ręce. Widzimy się za chwilę. Czekajcie, może będę wyłączyć telefon jeszcze. Okej, okay, na nasze szczęście to się bardzo łatwo spłukuje, bo to jest jakby woda, ale mam teraz mokre ręce dla odmiany, bo ich nie wytarłam, bo zapomniałam. Czekajcie, może ja coś wytrę. Gdzie jest papier? Przecież ja mam papier w tym pokoju, no. Aha, XD, po prostu całe życie. Tylko nie jak się tego potrzebuję. Po prostu... I wcale mam teraz te ręce. Tak się zdenerwowałam. Chciałam teraz te ręce wytrzeć. Może w siebie, może w siebie. Dobrze, zignorujmy to, że one są mokre. Po prostu wsmarujmy, prawda, sobie tą piękne serum w twarz. Jak to... Ale to jest zimne w ogóle. Bo mi jest zimno trochę. Mam mokrą twarz w sumie, czego by się spodziewać. Wiecie co? To się zaczęło pienić. Ja nie wiem, czy to... Dobra, może ja to tak zostawię? Może to wyschnie? Może jest jakby... Może jest tego koncepcja gdzieś, wiecie? Jakby to... Teraz się to powinno coś robić. To powinno odżywić, prawda, na skórę. Czy widzę jakąś różnicę? Let me see. Oprócz tego, że cała twarz mi się pieni, to nie. Ale może, nie wiem, coś źle zrobiłam, może moja twarz była za bardzo sucha, nie wiem, za bardzo mokra, nie. Patrzcie, czy na mnie piana robi. Dobra, wiecie co, ja to chyba zostawię albo wytrę chusteczką kosmetyczną, jak to oni tam napisali. Prawdopodobnie to jest moja wina, prawdopodobnie coś źle zrobiłam, albo jestem ślepa, że nie widzę jakichś różnic. Jak wy widzicie, to dajcie znać. To jest strasznie złe oświetlenie, jakie wy macie, bo na duch trochę. Bo lampa jest jakby tu, a powinna być za telefonem. Czy ja to powinnam dawać pod oczy, czy właśnie sobie właśnie zaszkodziłam w życiu? Prawdopodobnie sobie zaszkodziłam z moim szczęściem. I dalej nie mam tutaj żadnych chusteczek, kochani. Może to sobie smaruję w ręce. Myślę, że no jak na twarz się da, to w ręce też raczej, nie? Przecież twarz jest bardziej... wrażliwa niż ręce. Chociaż ta ręka mnie jakoś jak dziwnie boli od paru dni. Jest jakby skóra. Jak to dotykam, jest takie dziwne uczucie. Ta jest normalna. To jest taka... jakaś alergia, no ale co? Tyle dni by się utrzymywała? Zatem na co? Na życie? Jakby, nie wiem. Nie wiem, jak wiecie co, to dajcie znać w komentarzu. W ogóle, jak się myłam, padał taki świetny pomysł, żeby może, jeśli byście chcieli, to zrobiłabym po prostu taki oddzielny odcinek z... właśnie moją poranną rutyną, czy wieczorną rutyną. Poranna jest ciekawsza, tak by the way, bo... więc jeśli dzieje wieczorem, to w sumie nie wiem. Ja nie mam wieczornej rutyny. Zależy, jak bardzo jestem zmęczona. Czasem kompletnie to robię tak rano, bo życzę, żeby tylko zabić czas i żeby wreszcie stać się śpiącą. Czasem bardzo. To wtedy dla mnie nie robię nic, tylko się myję i idę spać, żeby jak najszybciej był i spać. Więc raczej poranna jest ciekawsza, ale jeśli byście chcieli właśnie... ja zobaczę moją poranną rutynę, to piszcie. To się nagra. Spędzilibyśmy sobie razem poranek, kochani, więc jeśli byście chcieli coś takiego, to piszcie, zrobi się. Piszcie też, co byście w ogóle chcieli zobaczyć. Może macie jakieś, prawda, pomysły, co chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu. Ok,
Okej, ogólnie widzimy się rano nareszcie skincare, a dzisiaj jeszcze sobie nałożyłam pomadkę. Muszę mówić szybko, bo mi się znowu pamięć za chwilę skończy. I widzimy się jutro. Moi kochani, jednak nie uda mi się, prawda, zrobić tej porannej rutyny. To coś nie chce zejść, a ja bez tego nie chcę po prostu robić. Więc może w przyszłym vlogu z przyszłego tygodnia będzie. Będzie ta poranna rutyna. W sensie nie poranna rutyna, tylko to coś. Ta pielęgnacja. A na ten moment mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Wiem, że był taki trochę randomowy. I będzie on w sobotę. Ale tak jak widzimy się w następną środę. I obiecuję Wam to, bo teraz znikłam trochę na trochę. Po prostu jakby nic nie robię. Naprawdę dosłownie nic nie robię i nie mam nawet zrobić tak, żeby ten vlog był jakiś ciekawy. Więc przepraszam Was za to, ale mam nadzieję, że nadal ten vlog Wam się podobał. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia. Cześć!